W naszym mieście Łomży spokój jest i cisza, szeryf tutaj rządzi, nie przebiegnie mysza. Oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, szeryf tutaj rządzi, nie przebiegnie mysza. No, szedłem do domu pijany, poszedłem się spać, budzę się, patrzę, jestem w kaplicy, mówię, czy to ja, czy to nie ja. Później wstaję, idę na modlitwę, no, jako kapucynek. Zachodzę im szalne wino. Wypiłem parę sobie takich głębszych. Silnie się znów urwał. Budzę się w domu w garniturze. Żonka przy kuchni stoi. Mówię, że nie, czy ja z domu wychodziłem? Nie, cały czas. Mój kolega Nieprzęs dostał od alkoholu takiego przełyka, że jak jadł śniadanie, to musiał sobie palcem popikać. Po raz już tu powtarzam się do osoby szeryfa. Szeryf to jest taka osoba, która naprawdę nie dba o nic, nie dba o majątek, nie dba, tylko chce wyłącznie pomagać ludziom. Ludziom biednym pomagać. On nie jest taki, że tu dla siebie trochę złota i za siebie. Nie, 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 nie. On wyjmie nawet jednego dolara i komuś da na to piwo. Da. Ostatni grosz odda. Ludzie w takich prymitywnych warunkach mieszkają, że po prostu aż żal za serce bierze. Musi do wiaderka siusiu zrobić i później to wynieść, bo tam ubikacji nie ma. No nie ma, nie ma. A oni, mam na myśli ich, żyją, mają wszystko.